Makra w programie Excel. Mam otwarty pusty plik, zeszyt 1 w Excelu. Czym są makra w Excelu? Makra w Excelu to jest generalnie zbiór instrukcji dla Excela. To jest taki algorytm postępowania. Jeżeli na przykład często wykonujemy jakąś czynność i zawsze wykonujemy taką samą czynność, na przykład często zmieniamy format walutowy, ale na przykład z walutą dolar i na przykład jeszcze na czerwono ją wyróżniamy, czyli coś, co musielibyśmy, aby zrobić, musielibyśmy kliknąć kilka razy, wejść sobie w formatowanie komórek, tam format walutowy, znaleźć dolary, potem czcionkę, ustawić czerwoną i tak dalej. Czyli generalnie kilka operacji musielibyśmy wykonać, aby tą czynność zrobić. Jeżeli taką czynność powtarzamy wiele razy, to aby nie powtarzać tych samych czynności wiele razy, można sobie nagrać makro. Makro to jest właśnie taki algorytm postępowania, co Excel krok po kroku ma robić. I potem na przykład to makro uruchamiać za pomocą skrótu klawiaturowego albo na przykład za pomocą przycisku, który będzie gdzieś na arkuszu. Same makra wiążą się oczywiście z VBA, czyli z językiem programowania dla Excela, z Visual Basic for Application. Ale w Excelu jest o tyle dobrze, że mamy właśnie rejestrator mak. Nie musimy znać języka VBA, aby rejestrować makra. Ponieważ możemy właśnie rejestrować, Excel może rejestrować nasze ruchy i jednocześnie potem konwertować to do VBA. My nie musimy znać tego języka VBA. Spróbujemy sobie zarejestrować kilka prostych makr. Pewnie również zobaczymy sobie, jak to wygląda w języku VBA, żeby zobaczyć sobie chociaż podstawę tego języka VBA, podstawę języka Visual Basic dla Excela. Makra i wszystkie narzędzia związane z kodem w języku VBA są w zakładce Developer. Tam sobie wejdźmy. Widzimy, że jest karta kod, Visual Basic, makra. Możemy rejestrować z tego poziomu makra. Pierwsze makro, które zarejestrujemy, to będzie makro, które będzie właśnie ustalało format walutowy z walutą dolar, z dwoma miejscami po przecinku i na przykład kolor czcionki to będzie czerwony. I to makro będzie działało za pomocą skrótu klawiaturowego, czyli na przykład Ctrl-Shift-Q i będzie działał zawsze do zaznaczenia. Czyli na przykład zaznaczę sobie ten zakres komórek, kliknę sobie Ctrl-Shift-Q, to dla tych komórek ustali się format walutowy z walutą dolar i z dwoma miejscami po przecinku kolor czerwony. Klikamy sobie na zarejestruj makro. Otwiera się okienko rejestrowanie makra. Trzeba to makro jakoś nazwać, na przykład u mnie będzie waluta, klawisz skrótu. Możemy sobie właśnie do makra przypisać klawisz skrótu, aby później to makro uruchamiać za pomocą klawisza skrótu. Widzimy, że domyślnie jest Ctrl plus i to, co wpiszemy. Tutaj z przypisywaniem tych skrótów do makr trzeba uważać, dlatego że dużo skrótów w Excelu jest już zajętych. Jeżeli na przykład wpisalibyśmy S, no to później pytanie, co się stanie, jak to makro będziemy mieli nagrane. Czy po naciśnięciu Ctrl S zapiszemy skoroszyt? No bo Ctrl-S domyślnie zapisuje skoroszyt, czy uruchomi się makro. No niestety, jak przypisujemy skróty klawiaturowe do makr, to te makra, skróty, zastępują domyślne skróty klawiaturowe. Zatem jakby nagrał takie makro, to automatycznie przestaje działać Ctrl-S, który zapisuje skoroszyt, a uruchamia się makro. Dlatego najlepiej, jak nie chcemy sobie nadpisać jakichś skrótów klawiaturowych, to używać na przykład Shift plus K. W rezultacie będziemy musieli nacisnąć Ctrl-Shift-Q na przykład. Skróty klawiaturowe z kombinacją przycisków Ctrl-Shift i jakaś literka raczej nie są pozajmowane, więc możemy takie skróty sobie ustalać. Niżej mamy przechowuj makro w, jest ten skoroszyt, nowy skoroszyt i skoroszyt makr osobistych. Ten skoroszyt, no to oczywiście makro będzie dostępne tylko w tym skoroszycie. Nowy skoroszyt, czyli makro, będzie dostępne w każdym nowo otwartym skoroszycie i skoroszyt makr osobistych. Jeżeli byśmy chcieli, aby nasze makro, które rejestrujemy, było dostępne w każdym skoroszycie Excela, wtedy zapisujemy sobie to makro w skoroszycie makr osobistych. Ten skoroszyt makr osobistych to jest taki plik Excela o nazwie personal.xlsb, który tak naprawdę potem uruchamia się z każdym plikiem Excela, tylko jest ukryty.
Skoro uruchamia się z każdym plikiem Excela i on ma zapisane makra, to automatycznie te makra zaczynają działać z plikiem, na którym pracujemy. W naszym przypadku wybierzemy sobie ten skoroszyt. Nasze makro będzie dostępne tylko w tym pliku Excela. Opis. Opis jest oczywiście opcjonalny, ale te opisy też warto ustalać, ponieważ jak mamy wiele makr i przesyłamy na przykład ten plik komuś innemu i ktoś chce zobaczyć, do czego nasze makra służą, to wtedy oczywiście w opisie takie rzeczy warto ustalić. Ja na przykład sobie wpiszę format walutowy, waluta dolar, kolor czcionki czerwone, bo to moje makro ma robić. Klikam sobie OK i tutaj przy kliknięciu OK trzeba mocno uważać, dlatego że on teraz zaczął rejestrowanie i każdy nasz ruch jest rejestrowany. To też podczas rejestrowania makra trzeba się ograniczyć do tego, co to makro ma robić. Czyli nie klikamy po jakichś komórkach, bo jak mu teraz na przykład kliknę w tą komórkę, to on automatycznie to zarejestruje i potem nasz format walutowy z walutą dolar będzie działał tylko do tej komórki. My chcemy, żeby format, który będziemy ustalać, żeby on działał zawsze do zaznaczenia. Więc podczas rejestrowania makra po prostu nie mówię mu, do jakiej komórki ma to działać, tylko wykonuję czynności, które mają się zrobić. W rezultacie to makro będzie działało zawsze do zaznaczenia. Nie sterujemy też suwakiem, bo jak posterujemy sobie suwakiem na przykład, on też to zarejestruje. Zaraz później to zobaczymy, jak wejdziemy sobie do kodu. Nasze makro ma formatować komórki, ma ustawać format walutowy z walutą dolar. Musimy wejść do okienka z formatowaniem komórek. Jednocześnie wiemy, że nie możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przykład na tej komórce, dlatego że Excel sobie to zarejestruje. Zarejestruje sobie, że najpierw weszliśmy na komórkę, a potem dopiero otworzy okno z formatowaniem komórek. Nie możemy klikać po komórkach. Żeby wywołać to okienko z formatowaniem komórek, można to zrobić skrótem klawiaturowym Ctrl-1 na przykład. Otwiera się okienko z formatowaniem komórek. Mamy liczby, wybieramy sobie walutowe, symbol, szukamy dolara. Do tego chcieliśmy czcionkę, wchodzimy w zakładkę czcionkę, kolor czerwony. Klikam OK. To są wszystkie czynności, które nasze makro miało robić, dlatego możemy zatrzymać teraz rejestrowanie. Aby zatrzymać rejestrowanie, klikamy albo w lewym dolnym rogu jest taka ikonka Stop, kwadracik, albo w deweloperze po lewej stronie jest też przycisk Zatrzymaj rejestrowanie. Klikamy. Makro się zatrzymało. Teraz przetestujmy, czy ono działa. Piszę sobie jakieś przypadkowe wartości. Nasze makro miało działać do zaznaczenia, to znaczy jak zaznaczę sobie na przykład te komórki, nacisnę skrót klawiaturowy, który przypisałem Ctrl-Shift-Q, widzimy, że ustala się format walutowy, dolar na czerwono. Zaznaczę sobie te komórki, Ctrl-Shift-Q, no widzimy, że nasze makro działa. Dodatkowo ważna uwaga, to co wykonaliśmy za pomocą makra, tego się nie da cofnąć. Na to trzeba też uważać, bo teraz na przykład jakbym chciał cofnąć ten format walutowy dolar na czerwono, to się nie da. Widzimy, że strzałka cofająca nie działa. Z tym też trzeba uważać, bo można sobie niechcący usunąć jakieś dane. To też jak rejestrujemy jakieś makro, to oczywiście zawsze to makro rejestrujemy na jakimś arkuszu roboczym, żeby tego nie robić na faktycznych danych, bo można wiele rzeczy sobie popsuć właśnie przez to, że tego co wykona makro nie da się cofnąć. Wejdźmy sobie do dewelopera. Przypisaliśmy do tego makra skrót klawiaturowy i oczywiście można tym skrótem klawiaturowym to makro uruchamiać. Jakbyśmy nie mieli żadnego skrótu klawiaturowego, to makro można również uruchomić z poziomu tutaj przycisku makra. Jak klikniemy sobie na makra, wyświetla się okienko z wszystkimi makrami. Mam walutę. Widzimy, że możemy z tego poziomu też uruchomić, wkroczyć, edytować. No właśnie, jest edycja. Możemy właściwie kliknąć na edycja. Zobaczymy, co się uruchomi. Uruchamia się tak naprawdę właśnie edytor VBA. Widać, że my to makro rejestrowaliśmy, a Excel tak naprawdę krok po kroku konwertował wszystko do języka VBA. To jest nasze makro napisane właśnie w języku VBA. Każde makro w tym języku ma taką samą składnię, to znaczy jest sub, nazwa makra, dwa nawiasy, na końcu
and sub. Na zielono jest komentarz, on się sam również wpisał, nasz klawisz skrótu plus komentarz. Przy okazji u mnie widzimy, że dodały się czynniki Active Window Small Scroll. To jest właśnie to moje sterowanie suwakiem. On sobie też to rejestrował, to jest oczywiście mi niepotrzebne, więc mogę to usunąć. A niżej mamy właśnie rzeczy, które on zarejestrował. Makro i rejestrator makro ma to do siebie, że Excel rejestruje no niestety wszystko. To znaczy, no, format komórki, oczywiście tu jest dobry, to sobie zostawiamy. To jest format walutowy z walutą dolar, on jest poprawny. A niżej mamy zarejestrowane rzeczy związane z czcionką. My chcieliśmy zmienić tylko kolor czcionki, a widzimy, że on sobie zarejestrował wszystko, czyli nazwę, styl, podkreślenia, pogrubienia itd. No, część rzeczy nam nie jest potrzebna, nas interesował tylko kolor, więc zostawię sobie tylko kolor, równa się 255, a wszystko inne też usunę. Im to makro jest krótsze, tym lepiej. Dodatkowo widzimy tą składnię with selection.font and with. Jeżeli mam tylko jedną linijkę, to właściwie z tej składni with selection font and with mogę zrezygnować. Ta składnia with and with służy do tego, żeby nie powtarzać przy każdej właściwości tego początku selection.font. Ja mam tylko jedną właściwość, więc sobie usunę with and with, a kropka color wsunę w ten sposób. Takie krótkie makro w zupełności nam wystarcza, żeby ustalić do zaznaczenia format walutowy z dolarem i na czerwono. Zamkniemy sobie teraz ten edytor VBA bez zapisywania, bo to się zapisuje wszystkie do pliku. Zamykam i zobaczmy, że to makro będzie dalej działało. Zaznaczam komórki, Ctrl-Shift-Q. Widzimy, że nadal działa. Kolejne makro, jakie sobie zarejestrujemy, to jest makro tworzące obramowanie tabeli. Ale nasze makro ma tworzyć obramowanie w ten sposób, że do zaznaczenia, czyli zaznaczam sobie na przykład te komórki, klikam na przykład na przycisk, który będzie tu w arkuszu i po naciśnięciu na ten przycisk robi mi się obramowanie w ten sposób, że na zewnątrz pogrubiona kreska, a w środku pojedyncza cienka. Zanim włączę rejestratora makr, trzeba zrobić jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy zaznaczyć co najmniej 4 komórki. Po co? No po to, że podczas rejestrowania makr nie mógłbym zaznaczyć 4 komórek, bo on to zarejestruje. A jeżeli nie będę miał zaznaczonych co najmniej 4 komórek, tylko jedną komórkę na przykład, to nie będę potem mógł zrobić obramowania w środku. Dlatego przed rejestrowaniem makr trzeba zaznaczyć sobie co najmniej 4 komórki, tylko po to, aby potem podczas rejestrowania można było zrobić obramowanie w środku. Klikamy sobie na zarejestruj makro. Można tutaj, można również na dole, na pasku też jest zarejestruj makro. Klikamy zarejestruj makro. Nazwa makra może być na przykład obramowanie. Nie przypisujemy skrótu klawiaturowego, ponieważ przypiszemy sobie to makro do przycisku. Przechowuj makro w tym skoroszycie. Opis możemy zostawić pusty. Klikamy OK. Rozpoczął się proces rejestrowania makra. Excel teraz rejestruje każdy nasz ruch. Musimy zrobić obramowanie. Aby zrobić obramowanie, musimy wejść do okienka z formatowaniem komórek, czyli znów możemy kliknąć Ctrl-1. Otworzy się standardowe okienko z formatowaniem komórek. Przechodzimy do zakładki obramowanie. W tej zakładce obramowanie możemy zrobić sobie styl obramowania. Robimy to w ten sposób, że najpierw wybieramy sobie styl linii, na przykład gruba, ewentualnie kolor, a potem co tym stylem chcemy obramować. W naszym przypadku grubą kreską ma być wszystko, co jest na zewnątrz, czyli kontur. Później w tym samym okienku zmieniamy styl linii na cienko i potem znów mówimy, co tą cienką linią ma być obramowane. W naszym przypadku wszystko, co jest wewnątrz. Klikamy na wewnątrz. Klikamy OK i zatrzymujemy rejestrowanie makro. Nasze makro powinno zadziałać. Jak je teraz uruchomić, chcemy je przypisać do przycisku. Wejdźmy sobie zatem w dewelopera, wstaw i z naszych formatów formularza wybieramy przycisk. Jest ta pierwsza ikonka przycisku, trzeba go narysować. Na przykład od razu się wyświetla okienko z przypisywaniem makra. Od razu Excel się domyśla, że do tego przycisku będziemy chcieli przypisać makro. No i faktycznie tak jest, wybieramy sobie makro o nazwie obramowanie. I klikamy OK. Od razu mogę zmienić nazwę.
na przykład obramowanie. Odkliknę i zobaczymy, czy nasze makro działa. Zaznaczam sobie zakres komórek, klikam obramowanie, tworzy się obramowanie. Zaznaczam inny zakres komórek, obramowanie. No widzimy, że działa. Mamy proste makro tworzące obramowanie przypisane do tabeli. Kolejnym makrem, które zrobimy, będzie to makro wklejające wartości. Chodzi o to, że jak mamy jakieś komórki, na przykład z formułami, zrobię sobie na przykład to razy to, przeciągnę. Bardzo często trzeba się z takich komórek pozbyć formuły, to znaczy wkleić wartość. Normalnie robimy to tak, że zaznaczamy komórki, kopiujemy, prawym kopiuj, potem prawym wklej specjalnie i wklejamy tylko wartość. Chcemy, aby wklejanie wartości w tym przypadku działało za pomocą skrótu klawiaturowego. To znaczy, zaznaczam sobie na przykład te komórki, z których są formułę, naciskam na przykład Ctrl-Shift-W i automatycznie w tych komórkach nie ma formuł, a zostają same wartości. Czyli właśnie Excel kopiuje i wkleja specjalnie jako wartości. Chcemy, żeby to się robiło za pomocą skrótu klawiaturowego. Wstawiamy się gdziekolwiek i zaczynamy od zarejestrowania makro. Klikamy zarejestruj makro. Nazwa makra może być na przykład wklej wartości. W nazwach makr nie może być spacji, więc zrobię sobie podkreśnik. Wklej wartości. Klawisz skrótu Ctrl-Shift-W. Czyli będę musiał nacisnąć Ctrl-Shift-W, aby uruchomić to makro. Klikam OK. Excel teraz zaczął rejestrowanie makra. Znów nie mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórce, dlatego że on to zarejestruje. Zarejestruje to, że kliknąłem na komórkę. A ja nie chcę kliknąć, ja chcę wywołać kopiowanie. Żeby skopiować komórkę, można zawsze skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl-C, ewentualnie w narzędziach głównych też mamy ikonkę kopiuj. Klikamy kopiuj, a następnie chcemy tą skopiowaną komórkę wkleić specjalnie jako wartości. Znów nie możemy kliknąć prawym na wklej specjalnie, ale możemy wejść sobie tutaj w narzędziach głównych na wklej, wybrać wklej specjalnie i z tego poziomu wybrać wartości. Klikamy OK i wyłączamy sobie tą migającą ramkę, czyli to kopiowanie. Żeby wyłączyć to kopiowanie, możemy nacisnąć Escape. I zatrzymujemy rejestrowanie naszego makra. Czyli stop. Nasze makro się zarejestrowało, jest przypisane do skrótu klawiaturowego. Zobaczmy, jak on działa. Zaznaczę sobie na przykład te dwie komórki, w których są formuły. Naciskam Ctrl-Shift-W. Widzimy, że w moich komórkach automatycznie nie ma formuł. Są wartości, czyli nasze makro zadziałało. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to makro się zarejestrowało, czyli jak Excel, co Excel sobie zarejestrował, jak przekonwertował to, co rejestrowaliśmy na kod. Wejdźmy do dewelopera jeszcze raz. Z lewej strony na makra. Mamy nasze makro wklej wartości. Zaznaczamy. Klikamy na edycję. Mamy makro sub wklej wartości. To jest właśnie nasze makro wklejające wartości. Komentarz. Oczywiście się dodał, zostawiamy. I niżej mamy selection.copy, czyli skopiuj zaznaczenie. To się zgadza. Potem selection.paste special, czyli wklej specjalnie zaznaczenie. I mamy tak, paste, paste value, to się zgadza. A potem mamy operację. To jest none. Oczywiście to jest nam niepotrzebne. Nie ustawiliśmy żadnej operacji, to się wybrało oczywiście brak. Skip blanks, pomijaj puste, no również tego nie ruszaliśmy. Transpozycji również nie ruszaliśmy, więc właściwie możemy to wszystko usunąć. Zostawić tylko selection.copy, selection.paste special, paste, paste value. Do tego application.cutCopyModeFalse. False to jest właśnie to nasze wyłączenie kopiowania. Takie makro, trzy linijki w zupełności nam wystarczy, ono dalej będzie działało. Zamkniemy sobie VBA, zamykamy to okienko i sprawdźmy, czy nasze makro działa. Tutaj mam jeszcze dwie komórki z formułami, naciskam Ctrl-Shift-W. Widzimy, że wklejają się wartości. No i tak oto proste makra można rejestrować, przypisywać je na przykład do skrótów klawiaturowych albo do przycisków. Również ułatwia pracę z Excelem, zwłaszcza jak powielamy pewne czynności. Jednocześnie, jeżeli znamy pewne podstawy VBA, to zawsze takie makro można sobie zedytować. Wiadomo, że im tego kodu mniej, tym lepiej, tym to makro wykonuje się dużo szybciej.